Witam wszystkich serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na taki szybki haul kosmetyczny z niewielką ilością produktów. A dlaczego z niewielką ilością produktów? Ponieważ już w najbliższym czasie zrobię taki wielki open box produktów, które zamówiłam z Polski. Około 2 tygodni temu zamówiłam właśnie kilkanaście, mogę powiedzieć, kosmetyków, produktów kosmetycznych, jak i polskich marek, jak i innych marek. W każdym razie takich, których tutaj w Irlandii nie znajdę. I te z kilku drogerii i te wszystkie właśnie przesyłki szły do mojego brata i wczoraj właśnie brat mój zadzwonił, że te wszystkie przesyłki, które do mnie przyszły, pakuję do jednej wielkiej paki i nadaję kuriera. Także ja czekam i nie mogę się doczekać, ponieważ wszystkie produkty, które miałam, wszystkie moje zapasy praktycznie już się kończą. To, co mam, to, co używam, to już są resztki, mogę powiedzieć. I niestety do kuriera się nie doczekam, a musiałam po prostu kupić kilka rzeczy, które mi są po prostu niezbędne do codziennej pielęgnacji. Także stąd ten taki szybki haul kosmetyczny, a oczywiście spodziewajcie się na moim kanale już wkrótce takiego już nieco większego i powiem Wam, że będzie tam kilka nowości. Może to nie będą nowości dla Was, bo Wy znacie te wszystkie produkty na co dzień, ale dla mnie to na pewno będą nowości, dlatego że ja te rzeczy widzę naprawdę od czasu do czasu i albo jestem w Polsce, kupuję, albo po prostu tak jak dzięki uprzejmości mojego brata, który składuje mi te wszystkie paczki i wysyła tam raz na jakiś czas tutaj do Irlandii. A póki co przejdźmy do rzeczy, które musiałam sobie nabyć teraz, ponieważ nie mogłam czekać, aż produkty z Polski do mnie przyjdą. A więc tak, zacznę może od produktów, które zakupiłam w Tesco. I w Tesco zakupiłam owalne płatki kosmetyczne. Ja bardzo lubię te duże płatki kosmetyczne. U mnie się rewelacyjnie sprawdzają. Ja kiedyś kupowałam płatki droższe, droższej marki. W moim mniemaniu niby lepsze, a później się okazało, że, bo przez przypadek kupiłam właśnie te z marki Tesco, ponieważ tamtych akurat na stanie nie było, więc zakupiłam zwykłe teskowe płatki i okazało się, że one się niczym się nie różnią, może jedynie lekko teksturą tego płatka, ale tak naprawdę niczym się nie różnią, także od tego czasu, od tej mojej pomyłki już kupuję systematycznie tylko i wyłącznie te płatki teskowe za 99 centów. Jestem ciekawa, czy w Polsce też są takie same płatki. Jeżeli są, to naprawdę Wam gorąco polecam. U mnie są świetnie się sprawdzają. Swobodnie dzięki nim można aplikować wszelkiego rodzaju płyny, toniki na twarz. Także naprawdę bardzo dobre płatki. Następne produkty, które zakupiłam w Tesco, jest to nowość. A dlaczego w Tesco zakupiłam? Dlatego, że w Tesco była promocja, w drogerii były o wiele, wiele droższe. To jest szampon i odżywka. I tutaj na irlandzkim rynku pojawiło się to jako nowość. Także nie wiem, czy w Polsce już jest, czy nie. Jest to garnier, szampon i odżywka z wodą kokosową i z aloesem. Przepraszam, wróć, z naturalną wodą kokosową i z naturalnym aloesem. I co mnie zaskoczyło, tutaj marka Garnier ogłasza na tych opakowaniach w produktach, że szampon i odżywka są wolne od silikonów i parabenów. Także duży plus dla marek kosmetycznych, które właśnie coraz więcej wprowadzają do swoich drogeryjnych produktów naturalne składniki, czyniąc w ten sposób te produkty naturalnymi. Także bardzo duży plus dla Garniera. Ciekawa jestem, jak się sprawdzi na moich włosach. Akurat ten szampon i odżywka przeznaczone są do włosów, które są przesuszone, suche, szorstkie. Także zobaczymy, czy te produkty mi moje włosy nawilżą. Sprawią, że te moje włosy będą wyglądały lepiej niż do tej pory. I tak jak Wam mówiłam, w Tesco była promocja w
Tesco zapłaciłam za jeden produkt 2,85 euro, a w drogerii było ponad 5 euro, także jest duża różnica, ponieważ dwa produkty kupiłam za cenę jednego z drogerii, także bardzo się to mi opłacało. I ogólnie, jeżeli te produkty występują, jeżeli ten szampon i odżywka występuje w Polsce, dajcie mi znać, bo ja jestem ciekawa, czy właśnie te wszystkie nowości, które tutaj się pojawiają, czy one się pojawiają równolegle właśnie razem, równolegle z Polską, czy też z opóźnieniem, czy one są tutaj ciut wcześniej, czy może ciut później, także dajcie mi znać, jeżeli tą serię spotkałyście. I oczywiście, jeżeli się u Was sprawdziły te produkty, również dajcie mi znać, jeżeli miałyście. I ostatnią rzeczą, którą zakupiłam w Tesco i również systematycznie tą rzecz zakupuję, jest to mydełko Palmolive. Jest to mydełko z serii Anti-Odór i jest to oczywiście mydełko antybakteryjne. Ja to mydełko stosuję tylko i wyłącznie w kuchni, ponieważ to mydełko prześwietnie usuwa wszelkiego rodzaju zapachy, jakie nabywamy podczas krojenia cebuli czy obierania czosnku. Także rewelacyjnie sobie z takimi niechcianymi zapachami to mydełko radzi. Także ja Wam serdecznie polecam to mydełko, ponieważ to już jest któryś tam z opakowania z kolei, jakie posiadam, ponieważ ja od dobrych kilku miesięcy, odkąd odkryłam to mydełko, zakupuję je systematycznie. I to by były wszystkie produkty, jakie właśnie zakupiłam w Tesco. I dalej lećmy. Następne już produkty to są tutaj z naszej drogerii. To jest drogeria Cara Cosmetics. I płyn micelany, ponieważ mi się już kończy, ja mam tu resztkę, a nie byłam pewna, czy jak kurier mi przyjdzie z kosmetykami z Polski, czy mi starczy mojego płynu, także zakupiłam sobie ponownie neutrogenę z serii Hydro Boost, jest to z kwasem hialuronowym, świetnie nawilża, oczywiście świetnie usuwa makijaż, świetnie nawilża naszą skórę, oczywiście różni się tym, że nie zostawia takiego tłustego filmu na skórze, tak jak na przykład w przypadku tego garniera brązowego, i ten garnier brązowy właśnie taką tłustą warstwę na skórze zostawiał. Ten płyn micelany nie zostawia takiej warstwy, ale czujemy, że ta nasza skóra jest nawilżona. Także ja ten płyn, to już jest moja druga buteleczka tam z kolei, kiedyś użyłam całą, byłam bardzo zadowolona, zresztą opowiadałam Wam o tym w moim projekcie Denko. I dopóki właśnie mi tam kurier nie przywiezie mojej paczki z Polski, postanowiłam, że zakupię sobie właśnie ponownie tą neutrogenę. Ona jest w niedużej pojemności, 200 ml i 200 ml kupiłam na promocji właśnie w tej drogerii za 4,75 euro, a w regularnej cenie ta woda jest dość droga, bo kosztuje około 8 euro, także również fajna cena tego produktu. Jest ona przeznaczona do cery wrażliwej i ja jeszcze bym dodała, że do cery suchej, także do cer suchych i wrażliwych rewelacyjnie się sprawdza. Nie wiem jak w przypadku cer mieszanych bądź tłustych, ale w każdym bądź razie cery suche i cery wrażliwe na pewno będą zadowolone z tej wody micelarnej. Następnym produktem, jaki kupiłam, jest to taka gąbeczko-ściereczka do czyszczenia, do szybkiego usuwania makijażu, do każdego typu skóry, do każdego rodzaju wieku. Zostawia skórę miłą, świetnie oczyszcza, świetna jest do podróży. I tutaj jeszcze jest załączona informacja, że usuwa cały makijaż łącznie z maskarą. Także jestem ciekawa tego produktu. W każdym razie, czy przetestuję to, bo tutaj producent nam zaleca zamoczyć tą ściereczkę w ciepłej wodzie i zmywać makijaż. Oczywiście spróbuję raz tak zrobić z czystej ciekawości, ale ogólnie ja tą ściereczkę kupiłam
nie w tym celu, żeby tylko i wyłącznie, o, już by mi spadła, nie w tym celu, żeby tylko i wyłącznie mój makijaż usuwać tylko dzięki tej ściereczce i wodzie. Ja tą ściereczkę właśnie kupiłam, ona jest z mikrofibry, zapomniałam dodać. Tak, z mikrofibry. I ja po prostu będę wylewała sobie czy jakiś żel, jaki mam gęściejszy, czy na przykład, może peeling nie, bo na peeling, większość peelingu by się w to wpiła, ale takie żele innego typu, mam taki żel micerany, więc przy użyciu właśnie tej rękawiczki i czy ściereczki i żelu miceralnego właśnie będę usuwała makijaż, ale tak jak powiedziałam, z czystej ciekawości po prostu sprawdzę, czy faktycznie bez wysiłku i łatwo można usunąć makijaż tylko dzięki tej ściereczce i wodzie. I ta ściereczka, cały czas ściereczka, mówię, a to jest rękawiczka. A ta rękawiczka właśnie kosztuje w naszej drogerii 4,95 €. Następny produkt, jaki zakupiłam, to jest Vaseline Intensive Care i jest to balsam w sprayu. Ja już miałam jeden balsam w sprayu, przywiozłam go z Polski, jak widzieliście, który się pojawił w moich ulubieńcach marki Venus. Ja byłam przeogromnie zadowolona, jeżeli chodzi o ten balsam, jeżeli chodzi o wchłanianie, o szybkość aplikacji. I zachęcona tamtym balsamem, postanowiłam zakupić sobie tutaj taki, jaki mamy na miejscu. Venus nie mamy, ale mamy wazelin. Także kupiłam wazelin celem sprawdzenia, czy też tak się będzie świetnie sprawdzał, jak w przypadku marki Venus. I ten balsam w sprayu tutaj u nas kosztował 3,75 €. Następny produkt, jaki zakupiłam w tej drogerii, to jest L'Oreal. I jest to spray Volume Hairspray, czyli to jest spray, który powoduje zwiększenie objętości naszych włosów. Jest to nowość jakaś. Tak, wiecie, ja uwielbiam wszystkie produkty, jeżeli chodzi o nadawanie volume na włosach, także zobaczyłam tą nowość, oczywiście musiałam zakupić i tutaj w promocji kosztowało 2,15 €, w cenie regularnej ten spray kosztuje 2,99 €. Jeżeli oczywiście miałyście ten spray i jeżeli on w Polsce już się pojawił, dajcie mi znać, czy u Was się sprawdza. I ostatnimi rzeczami, jakie zakupiłam, są to maseczki. I tym razem kupiłam do każdego typu skóry, ponieważ nie mogłam znaleźć do skóry suchej. A zostały tam naprawdę, maseczki w tej drogerii były wymiecione i zostały akurat tylko ten jeden rodzaj maseczek. Te maseczki mam po raz pierwszy. Tutaj nam producent obiecuje, że skóra po użyciu tych maseczek zostanie wygładzona i nawilżona. Maseczki się trzyma od 5 do 10 minut i używa się takiej maseczki raz w tygodniu. Także fajny, ciekawy produkt się zapowiada. Jeżeli oczywiście ta maseczka się u mnie sprawdzi, to wyląduje w ulubieńcach, a jeżeli się nie sprawdzi, to opowiem Wam na pewno o tej maseczce w demku. I tak widzicie, maseczka kosztowała tutaj jedna taka maseczka w płacie kosztuje 1,50 €. I kolejny produkt, który zakupiłam w tej drogerii, to jest Yankee Candle Paradise Spice. Jest to taka świeczunia. Ja ogólnie mam kominki w domu, używam wosków, ale siostra przywiozła mi ostatnio właśnie z Hiszpanii, ponieważ była tam na wczasach. Przywiozła mi taką pamiątkę drewnianą z muszelkami i w środku jest pojemniczek na właśnie takiej wielkości świeczkę, żeby ją sobie wsadzić. Stąd właśnie zakupiłam taką świeczunię z Yankee Candle. I u nas kosztuje 2 € i zobaczymy, czy będzie też tak pięknie pachniała świeczka, jak w przypadku wosków, bo ponieważ z wosków jestem bardzo zadowolona, one się pięknie rozprzestrzeniają, pięknie pachną w domu i jestem ciekawa, jak te malutkie świeczki się sprawdzają. I ostatni produkt z tej drogerii to jest eyeliner pen w pisaku. Powiem Wam tak, że wieki nie używałam
eyelinerów. I kiedyś pamiętam, używam tylko i wyłącznie z Bell, dlatego że przyzwyczaiłam się do tego pędzelka i tym pędzelkiem bardzo dobrze sobie górne kreski razem z dolnymi, bo ja eyelinerem potrafię wyrysować sobie, potrafiłam, bo teraz już nie wiem, ale kiedyś takim zwykłym, nadzwyczajnym na świecie eyelinerem potrafiłam wyrysować sobie tym pędzelkiem z Bell kreskę na górnej powiece i na dolnej powiece. I później przez wiele, wiele lat przestałam rysować, malować kreski, ponieważ nie miałam tutaj produktu dostępnego i się po prostu odzwyczaiłam. A wiecie, tak jest, że czasami, ja tak mam przynajmniej, że jak ja się wyuczyłam idealne kreski robić jednym rodzajem pędzelka, jednym eyelinerem, to później mi było ciężko przystosować się do tych innych pędzelków. Także ja tu po drodze kupiłam również sobie kilka eyelinerów i z L'Oreala, takich klasycznych, tak z pędzelkiem i z Max Factora pamiętam miałam i po prostu no, nie wychodziły mi te kreski, dlatego przestałam już malować sobie kreski, a później się odzwyczaiłam i nawet będąc w Polsce zapominałam sobie tego eyelinera z Bell kupić, a teraz postanowiłam wrócić do kresek i zaopatrzyłam się właśnie w taki pisak i tym razem spróbuję, zacznę od pisaka do kresek i to jest marka Catrice, oczywiście w kolorze czarnym i za ten pisak dałam chyba 3,50 albo 3,70, dokładnie dałam 3,49 euro. I okay, i to by były wszystkie zakupy z tej drogerii, a mam jeszcze dwa produkty, które zamówiłam z marki Avon. I jest to mydełko do łazienki Sensual Mystic z egzotyczną różą i jaśminem. I ja to mydełko chyba kupowałam w promocji za 5,99 groszy. I drugim produktem kupiłam olejek do usuwania makijażu. Tak, lekki olejek oczyszczający do twarzy. Jestem bardzo ciekawa tego produktu, czy u mnie się sprawdzi. Moja koleżanka go zamówiła i bardzo go chwaliła. I dzięki jej rekomendacji postanowiłam również i ja spróbować. Ja olejków do usuwania makijażu również używam. Ja mam aktualnie z Bielendy, który już mi się kończy. Jedną butelkę skończyłam, drugą mam do połowy, także praktycznie na wykończeniu. A teraz powiem Wam szczerze, że nie pamiętam, czy ja zamówiłam z Polski olejek do makijażu. I nie byłam pewna, dlatego tutaj na miejscu zamówiłam sobie z Avona. Jeżeli on się sprawdzi, to oczywiście, że dam Wam znać, czy się u mnie sprawdził, czy nie. W każdym bądź razie jestem ciekawa tego produktu. I dodam, że koleżanka ma cerę mieszaną, także u niej się sprawdzał, to mam nadzieję, że moja sucha cera również dobrze taki olejek przyjmie. Tak. I tak, dziękuję ślicznie wszystkim za oglądanie, za spędzony ze mną czas. Dziękuję, żeście wytrwali do tego momentu, bo akurat praktycznie już się z Wami żegnam. Zapraszam na inne moje filmiki, zapraszam osoby, które mnie nie subskrybują, a chciałyby, do subskrypcji. Zachęcam oczywiście do komentarzy, czy któraś z rzeczy, którą ja kupiłam, Wy byłyście w jej posiadaniu i czy się u Was sprawdziła, bądź czy się nie sprawdziła. Życzę Wam przyjemnego dnia lub wieczoru, to zależy kiedy ten filmik oglądacie. U mnie jest wieczór, u mnie jest godzina 20, jak nagrywam ten filmik. I do zobaczenia w następnym filmiku. Ja na razie uciekam. Pa!